Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Dostaliśmy zlecenie od Nazira, kolejne dwa zlecenia. Proszę, proszę, do Mortalu w końcu wybierzemy się po raz pierwszy podczas naszej rozgrywki. Ale nie tylko. Najpierw tą parę wampirów myślałem, żeby załatwić. A gdzie oni są? Młyn Półksiężyca. A tu jest. No właśnie, coś tu było, nie? No. Kurde, kiedy to było, nie? To były pierwsze odcinki, jak żeśmy przechodzili tędy, jak żeśmy jeszcze podróżowali z buta, żeby odkrywać właśnie, eksplorować. I nasza podróż z Białej Grani do Falkret tędy i właśnie zwróciliśmy uwagę, że w tym młynie i jak, że ta postać wygląda dziwnie. Tak było. No nie, to nie powinien być problem ogólnie. Ale spoko. No, no. Skoro nie muszę jej zabijać, to zostawię ją. Okej, to miało być to wyzwanie, czy to będzie to wyzwanie? Jeszcze nie został odkryty, patrzcie, nie byliśmy tu jeszcze. W pobliżu są wrogowie, chyba mnie ktoś zauważył. Pa. A więc zobaczmy, co tam w Mortal. Jakie to miasto w ogóle? To taka mała mieścina będzie chyba, nie? Na to wygląda. O coś tam się rozchodzi, ale to nie jest teraz nasza misja. Przypomnę. No to jest ten bard cały. Która godzina? Północ prawie. Nie idziesz do domu czy coś? Nie chcesz może iść do domu? Nie mamy wiele do zaoferowania, ale wynajmę ci pokój, jeśli chcesz spędzić noc pod dachem. O co chodzi z tym orkiem? Masz na myśli Lurbuka? Uważa się za barda. Płaci, więc pozwalam mu zostać.
Gdybym miała klientów, martwiłabym się, że ich straszę. Ale rozejrzyj się. Do następnego razu. Zlecenie, żeby zabić Barda, bo kurwa jest słaby. Płaci, żeby tu mógł być. Czy już ustawia się kolejka na mój następny występ? Haha, nie wstydźcie się! Znajdzie się miejsce dla wszystkich! Ale nie mogę go zabić przy niej chyba, nie? Kazitowie Był raz nieznajomy, co w oczach miał złe głowy. Nie mówił ni słowa, lecz każdy kapował, jakież to myśli kryje jego głowa. Śpiewaj, słodki durbuku, śpiewaj. No, idzie, dobrze. Może jeszcze tu wpadniemy kiedyś? Musimy porozmawiać. Oczywiście, o co chodzi? Posłuchaj, coś się tu dzieje. Nie jestem pewna co, ale musimy się dowiedzieć. Jeśli nocna matka rzeczywiście nakazałaby porozmawiać z kontaktem, musielibyśmy postradać zmysły, by to zignorować. Chyba zgadzamy się co do tego, że Cicero wprowadził do tego sanktuarium wystarczającą dozę szaleństwa. Idź więc. Ruszaj do Volenrut. To grobowiec dość daleko na północnym wschodzie. Porozmawiaj z tym Amoudem Motierem i dowiedz się, o co tu chodzi. Spoko. Tylko oddam zadanie. Tak wiele kontraktów, tak mało czasu. Hel nie żyje. Tym razem bez sarkazmu. Udało ci się przeżyć spotkanie z wampirem. Dobra robota. A jeśli przypadkiem zdarzyło ci się złapać Sanguinare Vampiris, to zrób coś z tym. W przeciwnym wypadku skończysz jak nasza Babette. O ile rzecz jasna, od początku nie był to twój cel. Oto twoja zapłata. Lurbuk nie żyje. Cudownie. Dobry Bart to martwy Bart, jeśli o mnie chodzi. Całe to śpiewanie i wesołość. Twoja zapłata, jak zwykle. Powodzenia i spróbuj nie dać się za... Chyba nie jestem chory, bo nawet nic mi nie zrobił, ale... Czy nadejdzie taki czas, że mieszkańcy Skyrim nie będą potrzebować już naszych usług? Ciężko stwierdzić. Zawsze ktoś komuś źle życzy, nie? Z najgłupszych powodów. Bo może. Bo tak. Dobrze.
Dawno nas tu nie było w okolicach Białej Grani, nie? W okolicach, bo w samej Białej Grani to ta. Znowu się ten obóz zapełnił. Nie mam na to czasu. Nie mam czasu na te głupoty. Bottom of my head when you're not around. A mon motir. Pariba, paribi. Chyba wzięli ich z zaskoczenia. Co to, szkielet wstał? Ojej. Pariba, pariba. Stary. Chyba nie. Chyba nie te czasy, żebyś mi kurde tutaj zagrażał, wiesz? Kurde, już nawet Pan Śmierci niewiele jest w stanie zdziałać. Chyba żeśmy zabłądzili, moja droga. Tak, nie w tą mańkę, ale spoko. Na wszechmogące bóstwa. Jesteś. Naprawdę jesteś. Straszliwy czarny sakrament zadziałał. Nocna matka usłyszała twoje prośby, Motier. Tak. Na to wygląda. Cóż, nie będę już marnować twojego czasu. Chcę wyznaczyć cel. W zasadzie nawet kilka. Śmiem twierdzić, że praca, którą oferuję, ma większą wagę niż wszystko, co wasza organizacja przeszła w ciągu ostatnich, cóż, stuleci. Kontynuuj. Jak mówiłem, chcę wyeliminować kilka osób. Szybko zauważysz, że cele, jak również sposoby na pozbycie się ich, są bardzo różne. Jestem pewien, że ktoś twojego pokroju nawet może czerpać z tego radość. Musisz jednak wiedzieć, że te zabójstwa mają jedynie utorować ci ścieżkę do najważniejszego celu.
To prawdziwy powód, dla którego rozmawiam z mordercą w trzewiach tej obrzydliwej krypty. Chcę bowiem dokonać zamachu na... cesarza. Chcesz, żebyśmy zabili cesarza Tamriel? To prawda. Oczywiście proszę o niemałą rzecz, ale ty reprezentujesz Mroczne Bractwo. Tym przecież się zajmujecie, prawda? Musisz zrozumieć. Długo czekałem na ten dzień. Tyle planowania, tyle manewrowania, a teraz jest zupełnie, jakby gwiazdy w końcu ustawiły się we właściwym porządku. Ale odchodzę od tematu. Proszę weź je. Musisz je zanieść swojemu przełożonemu. Rexus, przedmioty. Proszę. Proszę. Wypieczętowany list wyjaśni, co trzeba zrobić. Ten amulet jest dość cenny. Powinien pokryć wszystkie wydatki. Zalakowany, to nie przeczytam chyba, nie? Czy trzeba ci czegoś jeszcze? Kim jesteś, Motier? Odprawiłem czarny sakrament, skontaktowałem się z wami, bo myślałem, że gwarantujecie dyskrecję. Czyżby już tak nie było? Ufasz, że twój sługa dotrzyma tajemnicy? O, Rexus to zwykły sługa. Pracuje dla rodziny Motier, odkąd byłem dzieckiem. Powierzyłbym mu swoje życie. Po co to? Po co zabijać cesarza? W roku 3E41 cesarz Pelagius VII został zamordowany w świątyni jedynego w cesarskim mieście. Dosięgło go ostrze skrytobójcy z Mrocznego Bractwa. Jego śmierć zapoczątkowała, nazwijmy to, konieczne zmiany w polityce cesarstwa. Są na świecie ludzie, którzy znów chcieliby zmian. Przykro mi, ale tylko tyle mogę powiedzieć. Spoko, tak się tylko ciekawiłem. Musisz zabrać te przedmioty swojemu przełożonemu. A ja... ja muszę wydostać się z tego przekrętu. A ten amulet? To? Tylko 1000 za zabicie cesarza? Dobra, no to... dobra, zapiszę i tak sprawdzę, czy mogę przeczytać sobie ten list na fazę. I niby jest zalakowany. Dowiedzę się nowego nadzorcy. Jak już wspomniałem twemu podwładnemu, chciałbym zatrudnić twoją organizację do wykonania pewnego delikatnego, dyplomatycznego zadania. Oczywiście jego kumulacją będzie historyczne spotkanie z samym przywódcą. Aby jednak do tego doszło, trzeba zorganizować kilka mniej ważnych spotkań. Ich listę przedstawiam poniżej. Musisz stawić się na ślubie w niebiańskiej świątyni w Samotni. Panna młoda powinna otrzymać dar, którego nigdy nie zapomni. Taki, o którym ludzie będą mówić, a wieść o nim dojdzie do uszu samego przywódcy. Pewien wysoko postawiony oficer stacjonujący na stole w Skyrim odpowiada za bezpieczeństwo przywódcy. Kiedy otrzymuje jego plan wizyt, przystępuje do pracy. Własną głową odpowiada za jego zdrowie. Dowiedz się, jak wyglądają te plany, spotka się z jego ludźmi, aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas własnego spotkania z przywódcą. Przed kilkoma miesiącami przywódca zamierzał odwiedzić Skyrim, ale wizytę niespodziewanie odwołano. W tym czasie do Skyrim przybył światowej klasy kucharz, aby przygotować wspaniały posiłek. Wciąż jest na miejscu. Koniecznie się z nim spotka i przekonaj go, że kucharzenie dla samego przywódcy jest wielkim zaszczytem. Zdaję sobie sprawę, że instrukcje nie są może zbyt konkretne, przepraszam za to, ale ogólnikowość jest konieczna ze względu na środki bezpieczeństwa. Z pewnością tak znana organizacja jak twoja jest w stanie zdobyć środki i informacje niezbędne do tego, by przygotować się do każdego spotkania. Kiedy wszystko będzie już gotowe, a więc kiedy uda ci się już doprowadzić do spotkania z przywódcą, skontaktuj się z tą w sprawie końcowej zapłaty. Aha, z wyrazami szacunku, przyjaciel. No tak, czyli to jeszcze niecała zapłata. Ma sens.
Jesteś z powrotem. Dobrze. No i co? Udało ci się spotkać tego Motiera? Czego chciał? Motier chce, żebyśmy zabili cesarza. To jakaś kpina. Pokaż Astrid amulet i zapieczętowany list. O co chodzi? List wszystko wyjaśnia, amulet jest na wydatki. Na Sitisa ty nie żartujesz. Zamordować cesarza Tamriel. Mroczne Bractwo nie próbowało czegoś takiego od zabójstwa Pelagiusa. Właściwie to nikt nie ośmielił się podnieść ręki na cesarza Tamriel od czasu zamordowania Uriela Septima. A to było 200 lat temu. Nocna matka na pewno by nas nie zwodziła. Nie, na pewno by tego nie zrobiła i... Nie wiem dlaczego, ale postanowiła przekazać ci informację Motiera. Nie wiem dokładnie, co tu się dzieje, czy ty jesteś słuchaczem, czy to tylko przypadek, czy co. Ale to, co nas czeka... Więc przyjmiemy zlecenie? Oczywiście, że przyjmiemy. Jeśli nam się uda, Mroczne Bractwo będzie budzić strach i szacunek, jakim nie cieszyło się od wieków. Myślisz, że przepuszczę szansę, by doprowadzić swoją rodzinę do chwały? Ale to wszystko jest trudne do przetrawienia. Potrzebuję czasu, by przeczytać list i obmyślić nasz następny ruch. I jeszcze ten amulet. O czym myślisz? Myślę, że ten amulet trzeba wycenić. Chcę wiedzieć, skąd pochodzi, ile jest wart i czy da się go bezkarnie sprzedać. Jest tylko jeden człowiek, który może nam pomóc. Delvin Mallory. To niezależny paser działający w szczurzych norach w pęknieniu. Skąd go znam? Zanieś Maloremu amulet, dowiedz się wszystkiego, co możesz i sprzedaj, jeśli będzie chciał go kupić. Zaoferuję ci akredytywę, a ty się zgodzisz. Mroczne Bractwo robiło już interesy z Delvinem Mallorym. Można mu ufać. Tak jest. Delvin Mallory. Skąd ja cię kurde kojarzę? Gilda złodziei oczywiście. A, ja tu jestem szefem przecież, kurde. Zapomniałem. No tak. Zdaje się, że to miejsce w sam raz dla ciebie. Trzeba ci czegoś. Dla gildii wszystko. W zasadzie to jestem tu w imieniu Mrocznego Bractwa, ale się kurde... Szlajam, nie? Tu i tam. Aha, rozumiem. No proszę, wszędzie masz nowych znajomych. Czyli... jak się wiewa? Astrid? Niech kiedyś do mnie zajrzy. Moglibyśmy się czegoś napić. Porozmawiać. Ale do interesów oczywiście. Jaki interes? Co możesz mi o tym powiedzieć? Daj Delfinowi amulet. Popatrzmy. Skąd ty to masz? Nie mów. Nie chcę wiedzieć. To amulet Cesarskiej Rady Starszych. Kuty indywidualnie dla każdego z członków. Warty małą fortunę. Nikt by go dobrowolnie nie oddał. Słuchaj, nie mnie mówić Mrocznemu Bractwu, co ma robić, ale jeżeli członek Rady Starszych zginął z twojej ręki, to lepiej. Kupisz to? Kupić? To amulet Rady Starszych? Och, tak, tak, naturalnie. Zaczekaj chwilkę. Proszę, to list kredytowy, wystawiony tylko na Astrid.
obowiązuje na wszystkie oferowane przeze mnie usługi i przedmioty, zgodnie ze standardową umową. Zanieś go swojej uroczej kochance i przekaż jej moje wyrazy uszanowania. Kochance już? Astrid, niech będzie ci wiadomo, że ten list wart jest 15 tysięcy septimów, które możesz wydać na dowolne dobra i usługi, jakie jestem w stanie sprzedać. Jeśli czegoś potrzebujesz, daj znać. Na zawsze twój, Delvin Mallory. 15 tysięcy, to już lepiej. Nawet jeśli jesteś z nami, to lepiej nie sprawiaj kłopotów. Ja tu jestem szefem, kurwiu, wypierdalaj, bo zabiję. Nie masz prawa tak mówić do swojego szefa. Jeśli czegoś ci trzeba, czegokolwiek, to wal jak dym. Dobrze, że jesteś z powrotem. No, i co mówił Mallory? Amulet jest prawdziwy? Tak, zrobiony na specjalne zamówienie członków Rady Starszych. Rada Starszych? A, to sporo wyjaśnia. Motier, ty niegrzeczny, niegrzeczny chłopcze. Zatrudnić Mroczne Bractwo, by awansować? Pysznie. Mallory chciał kupić amulet? Tak, oto list kredytowy. Doskonale. Możemy w takim razie zaczynać. Albo raczej ty możesz zaczynać. W końcu to z tobą rozmawiała nocna matka. Ale na Citysa mam nadzieję, że dokonuję tu słusznego wyboru. Może i skutecznie zabijasz, ale twój spryt pozostawia wiele do życzenia. No weź. Zapieczętowany list, który od ciebie dostałam, został w tajemniczy sposób rozpieczętowany. Podejrzewam, że zawartość listu jest ci znana. Niezdara... Ale przejdźmy do interesów. Jak już pewnie wiesz z listu, wysyłam cię na ślub. Ślub? Cóż, to będzie coś w stylu publicznego wesela i powinno być bardzo miłym wydarzeniem. Wmieszasz się w tłum gości, spróbujesz tortu i zasztyletujesz pannę młodą. Tak, musisz zabić pannę młodą w czasie ślubu. A mawiają, że romantyczność umiera. Kto jest celem? Na imię ma Vittoria Vici. Nadzoruje interesy kompanii wschodniocesarskiej w Samotni. Ślub odbędzie się właśnie w tym mieście, w niebiańskiej świątyni. Jej śmierć spowoduje zamieszanie, a tego właśnie chcemy. Vici pewnie często będzie się zwracać do gości, co jest zwyczajem ślubnym. Jeśli zabijesz ją podczas takiej przemowy... Obiecuję sowitą premię. O kurde. I przekaż pan... To mówisz, że bez przypału się nie obejdzie w takim razie. Chyba. Co łączy Vici z cesarzem? Dobre pytanie. Vittoria Vici jest bliską kuzynką naszego drogiego cesarza Titusa Mede II. Vici ma koneksję na cesarskim dworze, a jej mąż jest powiązany z gromowładnymi. Ten związek to krok w kierunku pojednania. Więc jeśli morderstwo zdarzy się w czasie ślubu, nie tylko zatrzyma to proces pokojowy, ale też wzburzy całe cesarstwo. Cesarz będzie zmuszony udać się do Skyrim i zająć się konsekwencjami. A Mroczne Bractwo będzie już na niego czekać. Dlaczego cesarza nie ma na ślubie? Od miesięcy planował wyprawę do Skyrim, ale w ostatniej chwili ją odwołał. Jego kuzynce się to nie spodobało. Wygląda na to, że cesarz nie chce, by jego obecność wymusiła bezpośrednie zaangażowanie się w konflikt.
coś, czego naturalnie zrobić nie chce. Wszystko się zmieni po zamordowaniu jego kuzynki. Każdy pomyśli, że było to spowodowane konfliktem między cesarstwem i gromowładnymi. A cesarz będzie zmuszony wkroczyć i posprzątać bałagan. Czas dobra. Do samotni i dać cesarzowi motywację do wycieczki po Skyrim. Wszystko jasne. Tak myślałem, że mnie rozkmieni z tym kurde listem zapieczętowanym, do tego quicksave'a zrobiłem, ale dobra. Nie ma jakichś większych konsekwencji z tego powodu. Oprócz tego, że mnie zjebała delikatnie. Stara dobra samotnia. I cóż to się wydarzy na tym ślubie takiego w takim razie? Jakby to zrobić podczas przemowy niby, to w ogóle mam wpaść tam i zajebać wszystkich? Zobaczymy w następnym odcinku. Oczywiście dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zajrzyjcie do innych materiałów, wspierajcie zabawę, komentujcie i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.